down at 9-5. His shorty fell in love with me. She still a trick on the low, keep it hood with me. She down the ride through the hood with me. Don't get it twisted, I still fucked in the backseat. I put it work and cop the whip up in that back street. Fuck the police and get no love in the city. My homie caught a case flipping up to Bobby Whitney. Look, fuck the rap, get my... Straszna zadyma. Szkoda komentować chłopa. Tak naprawdę ma szczęście, że był w okrzeli, bo no mój ojciec go docisnął do ściany, to nawet się nie mógł ruszyć. No ja... Korytarzu? Nie, tutaj w hotelu, wiesz? A w hotelu? Wiesz, uderzył mnie pierwszy, Alan tam, wiadomo, majtki pełne. No ja nie ukrywam, że za ojca chciałem mu wyjebać. Ale bo on mnie uderzył pierwszy niehonorowo, nie? Więc chciałem go uderzyć, ale Shelly w pewnym momencie tam, no tak oderwał mojego ojca, nie? Bo wiesz, Alan go odpychał, Shelly nas rozdzielał jeszcze z tańculą, no i oderwał mojego ojca. I wtedy Alan na mnie ruszył, już był jeden na jeden, no i zszedłem pod ciosem, dostał pizdę na łeb. Tańcula to widział, bo mi mówił. Przed kamery i tak dalej, wiesz. No ale szczerze to miał mega farta Alan. Mateusz Kaniowski, razem ze mną Filipek, Komedia Treningu. Siemanko. Siemanko. Jak zadowolony? Nie wiem, pokazałem 3 akcje. Umiem jeszcze 3 więcej. I łącznie umiesz 6. Łącznie umiem 6. No to nieźle. Ile to jest? Niego takim kolanem jak Masvidal, trafiłem w łeb, ale się wyjebałem i ziomek mnie zaczął butować. I to była moja ostatnia... I jacyś fani wbiegli i krzyczeli, zostawcie film. A tak mi się wydaje, że potem już tylko na siłkę jakąś chodzili. 2 metry takie, wiesz, konie takie z... Ja dzisiaj się zmieniam w łatkę hejtera. A ty byłeś serio kiedyś w lustrach? Byłem, no. O 4 nad ranem. Co ci tam zabrał? Sam tam poszedłem, ale tam wygląda chujowo. Nie, to znaczy sam poszedłem z ziomkiem, ale chujowo tam wyglądało, nie podobało mi się. Kumam. No cóż, Fifi, ja ci chyba życzę powodzenia przed jutrem. Dzięki wielkie, kupujcie burgery z pasiego busa. Tutaj. A tu jest moje serduszko, w którym ty jesteś. Jak będziecie jeść burgery z pasiego busa, to nie będziecie wyglądać jak ten dzik. O, ale... Mateusz Kaniowski, raz ze mną Boxler, który na ostatnią chwilę, niestety, wypada nam z walki. Smutny Boxler. Troszkę smutny. W ogóle wszystkich serdecznie zapraszam na kanał Aferki, bo tam jest też materiał, który wrzuciłem. Zrobię taką autoreklamę, okay. Bo akurat tam dużo się można dowiedzieć. No i na Instagram Boxler, bo tam... A nie usunąłeś tego materiału, bo coś takiego słyszałem? Nie usunąłem, bo jest normalnie. Ludzie myśleli pewnie, że wrzuciłem go na kanał Boxer, tam go nie ma, on jest na kanale Aferki. Okay. I tam trzeba wejść, żeby go zobaczyć. W każdym razie, jeżeli chodzi o... Zadawaj pytania. Wojtek Gola powiedział maksymalnie, Maxowi dokładnie, że najpierw ty opublikowałeś to, a dopiero potem powiedziałeś to i do Maxa doszło to już tak jakby, wiesz, pomiędzy tym wszystkim. I powiedział, że jest z tego niezadowolony, Wojtek. Jak to było? Wiesz co, rzeczywiście tak to było. Z racji tego, że miałem już zwrot
powiem ci, że wydaje mi się, że to jest dużo łatwiejszy rywal w cudzysłowie od ciebie, dużo. No bardzo możliwe, nie? Z całym szacunkiem. To już musi powiedzieć Filipowi. Mateusz Kaniowski, raz ze mną Amadeusz Ferrari, który nie uwierzycie, chociaż to wcale nie jest szok, pobił się dzisiaj z kimś przed hotelem. Amadeusz, jak do tego doszło? Bo tak wychodzi w sumie za każdym razem. Nawet nie ja się za bardzo pobiłem, tylko bardziej pobił się mój ojciec, ale też nie za bardzo pobił się, bo nie bił go pięściami. Wiesz co, to było tak, że wiadomo, Alan zawsze szuka tej atencji, bo jest w życiu nikim. Słyszymy, Alan nie tylko pizdę między nogami, ale też pod okiem, nie? A on cię trafił? Nie, ani razu mnie nie trafił. To dobrze rokuje przed twoim trzecim pojedynkiem, jak ty taki... Nie, bo to starcie trwało moje 2 sekundy z Alanem. To było tak, o, wejście pam-pam, jak ja go trafiłem, to tam były takie drzwi otwierające się i on, jak on dostał, to od razu poszedł do tyłu przez te drzwi, no a starcie trwało moje 2 sekundy z Alanem. To było tak, o, wejście pam-pam, jak ja go trafiłem, to tam były takie drzwi otwierające się i on, jak on dostał, to od razu poszedł do tyłu przez te drzwi, no ale wtedy też mój ojciec się, jakby też można... Zresztą przy pierwszej lepszej... Już jakoś, jak on, ja walczyłem na tej samej gali i on, co mieliśmy spinę, nie? Co się wtedy pokłóciliśmy na konferencji i spotkaliśmy się później na korytarzu, to czemu się nie pobiliśmy wtedy? Nie pobiliśmy się właśnie, a byliśmy sam na sam, bo i ja miałem walkę i on miał walkę i nie uszanował, kurwa, idiota tego, że ja tym razem miałem walkę. Wydaje mi się, że jego, znaczy, że włodarze w MMA będą mieli do niego pretensje i to dosyć duże. Jeżeli było tak...